Janina Paweł Wanda? Na piąteczkę. Się bardzo cieszę. W takim razie zaczynamy. Tu Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda. Witam serdecznie w dniu 30 grudnia 2021 roku. Jest to ostatni komunikat w roku 2021. Jutro mamy 31 grudnia, czyli popularnego Sylwestra i dzisiaj na zakończenie roku mamy ten komunikat. No, grudzień był jeden z dłuższych miesięcy, było 5 komunikatów w grudniu, dzisiaj mamy ostatni. Także witam serdecznie 30 grudnia 2021 roku na komunikacie. Tak jak zaznaczałem wcześniej w ogłoszeniach i widziałem, że Andrzej AB, SP8 AB zamieścił na naszej stronie internetowej, dzisiejszy komunikat nadawany jest na przemienniku SR8 Lucyna w paśmie 2 metry. Ze względu na niestety uszkodzenie fidera, nazwy własności fidera i w związku z warunkami atmosferycznymi, dużą wilgocią, no tam jakość transmisji i tłumienie jest duże i dlatego przeszliśmy na 2 metry. To jest P8 Halina Paweł Wanda. Ja to ogłosiłem parę razy dzisiaj przed komunikatem, ale jeszcze raz powtarzam, że dzisiaj będzie na 2 metry i to jest w pełni ta interaktywna i aktywna wersja komunikatu, czyli tu się można zgłaszać, odzywać, dawać głos. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich słuchających komunikat. Dzisiaj w paśmie 2 metry na przestrzemiennik SR8 Lutyna. To jest P8 Halina Paweł Wanda. Witam serdecznie Ryczarda, VK2 BSP, SP8 BSP, który z Australii, który nas słucha. I oczywiście też informuję, że tymi niewidocznymi słuchaczami naszych komunikatów są dwaj koledzy. Arek SP8 BGR, który nagrywa to i jest, no, umieszcza na naszej stronie internetowej, oraz Paweł SP5 SMY, który też to nagrywa i umieszcza na YouTubie na sp5smypzk.pl/ot20. Także naszych komunikatów można odsłuchiwać zarówno i tu, jak i tu. Za to obu kolegom serdecznie dziękujemy i uważamy ich za uczestniczących w naszych komunikatach. Na początku, jak zwykle, komunikat PZK z dnia wczorajszego. Jak zwykle komunikaty to robi się jakieś takie dłuższe, ale jest dużo rzeczy technicznych. Ja tylko chciałbym zasygnalizować parę rzeczy. Pełna wersja komunikatu jak zwykle jest na stronie pzk.org.pl i zainteresowani mogą tam, że tak powiem, przejrzeć, zapoznać się z całą, z kompletną treścią albo z kompletną treścią poszczególnych komunikatów, które tam są zamieszczone. Jest informacja o zawodach JOTA. Marek SP5GNI zamieszcza, no to zawody jeszcze trwają. Ostatnia runda odbędzie się 30 grudnia, czyli do 23.59 UTC, emisję CWSSB. I tu jest podane właśnie taka króciutka informacja. Druga sprawa bardzo ważna, sprawy składkowe. Jak już mówiłem, jest już okres składkowy, od 1 grudnia można wpłacać, zachęcam do wpłat. Ryszard SP8 ONZ mówił, że wpłaty już naszych członków wpływają, ale jest też ogłoszenie skarbnika PZK. To nie jest długie, zacytuję w całości. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia. W uzupełnieniu informacji o składkach członkowskich na 2022 rok w związku z pytaniami o interpretację zapisu o składce ulgowej dla członka zwyczajnego od 71 roku życia wyjaśniam. Wszystkim urodzonym przed 15 stycznia 1952 roku, w roku 2022 przysługuje prawo opłacenia składki ulgowej dla członka zwyczajnego od 71 roku życia. Przysługuje takie prawo, ale nie mają takiego obowiązku. Urodzeni po 15 stycznia 1952 roku, a przed 15 lipca 1952 roku mają prawo opłacić składkę ulgową dla członka zwyczajnego od 71 roku życia za drugie półrocze 2022 roku. Podpisał Jan Dąbrowski, skarbnik PZK. Także jest to wyjaśnione szczegółowo. Te terminy są związane oczywiście z terminami wpłat, tych terminowych wpłat na składek na naszą organizację. Jest taki dłuższy artykuł. Podsumowanie akcji dyplomowej 20 lat aktywnej służby amatorskiej radiokomunikacyjnej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak w skrócie, akcja trwała w okresie od 13 listopada do 21 grudnia 2020 roku. 11 stacji pracowało na 14 pasmach radiowych, używając 10 różnych emisji. Stacje te nawiązały ponad 20 tysięcy łączności radioamatorskich z ponad 10 tysiącami różnych stacji ze 136 krajów.
Osobie, które spełniły warunek otrzymania specjalnego, spersonalizowanego i numerowanego dyplomu pamiątkowego, tam jest podany link, mogą go wciąż pobrać przez internet z systemu LogSP, HTTPS i tak dalej, podany z ARIS. I tutaj jest taka, oczywiście jest informacja szczegółowa, jakie stacje w Polsce brały udział, jakie stacje operatorami, których stacji, kto był i tak dalej, ale jest też wzmianka bardzo ciekawa, że oprócz operatorów zaangażowanych byli wolontariusze. Jest tu cała plejada różnych wolontariuszy, a wśród nich Andrzej Bojan, SP8, Adam Barbara, Spike Renchen, SP9NJ, Paweł Olgiert, SQ3OK, Krystyna Dąbrowska, Piotr Skrzypczak, SP2JMR, Jan Dąbrowski, SP2JLR, Tadeusz Pamięta, SP9HQJ, także tutaj i Radosław Chruścicki, SP5ADX, także wielu, wielu, wielu innych. Także tutaj mamy ten nasz oddziałowy, że tak powiem, akcent. No, kolegom dziękujemy za to zaangażowanie w pracę tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Także zachęcam do całego artykułu i za wymienione znaki, kto z jakiej stacji kiedy pracował. Warto się z tym zapoznać, bo to bardzo ciekawa inicjatywa. Teraz jest Ekspedycja 66, jest w trakcie trwania misja Ekspedycja 66, eksploracja Księżyca, która będzie trwać do końca tego roku, czyli do 31 grudnia 2021 roku. W tym czasie mamy możliwość odbierania obrazów telewizji Slow Scan SSTV przesyłanych z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na częstotliwości 145-800 MHz, gdzie załączam przykładowy obraz zebrany, odebrany w dniu 28 grudnia 2021 roku. Także to jest ta kolejna informacja. Jest też informacja historyczna o Józefie Stankiewiczu, pseudonim Ziutek, który był konstruktorem radiostacji wojennej. Działalność konspiracyjną rozpoczął już w październiku 1939 roku, kiedy kazali Niemcy warszawiakom oddać pod groźbą śmierci wszystkie aparaty radiowe. Zmontował więc odbiornik radiowy pod talerzem walizkowego adapteru. Wiadomości z agianckich audycji radiowych przekazywał rodzinie, a ci zaufanym znajomym. Ta wiadomość rozchodziła się błyskawicznie. Józef Stankiewicz miał opinię zdolnego, doświadczonego konstruktora. Oficer Wojska Polskiego Stefan Korboński dowiedział się o nim wiosną 1941 roku. Zaproponował mu zbudowanie radiostacji, która umożliwiałaby nawiązanie bezpośredniej łączności z Londynem. Po raz pierwszy udało się to 2 sierpnia 1941 roku. I jak podkreślał Korboński, radiostacja Ziutka, bo on miał taki pseudonim wojenny Ziutek, działała bez zarzutu. Był to początek regularnych, szyfrowanych połączeń radiostacji Świt, później wspartych wiedzą wojskowych radiotelegrafistów. Pod koniec 1941 roku Józef Stankiewicz, pseudonim Ziutek, skonstruował 300-watową radiostację, co na ówczesne czasy no, było wyczynem, z której w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia została pierwsza audycja przeznaczona dla Polaków w Anglii. I ta stacja pracowała praktycznie do końca wojny. Niestety Józef Stankiewicz, pseudonim Ziutek, nie doczekał wolnej Polski, poległ 9 maja 1943 roku, czyli jeszcze przed powstaniem, przy ulicy Ordynackiej 13, w starciu z niemieckim patrolem. Miał zaledwie 22 lata. No oczywiście potem była burza, teraz stacja burza i błyskawica, te dwie radiostacje później były, ale to ten Józef Stankiewicz też się, że tak powiem, przyczynił do tego, do walki, do przekazywania informacji drogoradiową. Teraz jeśli chodzi o inne sprawy, jest bardzo ciekawe omówienie ekspedycji Jacka ST5 Ewa Adam Kłebek na Australę. I to jest takie napisanie, gdzie wybierali, dlaczego wybierali, co jest kosztowne, co jest możliwe, jaka wyspa, no i na koniec końców padło na Australię, to jest Polinezja francuska, jest bardzo kosztowne miejsce, więc te Australie wydawały się być najlepszą opcją pod względem i bezpieczeństwa, co jest ważne, zwłaszcza w przypadku archipelagu czy wysp Spratly, no i możliwości finansowych. Także zachęcam do przeczytania całego tego artykułu, bo jest tych parę słów. Więc warto się z tym zapoznać, zobaczyć jaka jest kuchnia, przynajmniej fragment kuchni, wypraw dejsowych na dalekie, dalekie miejsca.
Też jest wzmianka, ciąg dalszy, o antenach opracowywanych przez Jacka SP3L, dawny SP3, Lucyna Franek Wioletta, SP3L FV. Jest zdjęcie anteny pierwszej, takiej anteny pionowej, tylko nieco dłuższa niż ćwierć fali, z przeciwwagami w pobliżu radiatora, dedykowane na sytuację, kiedy nie ma miejsca na rozciągnięcie przeciwwagań systemu uziomów promienistych. Jest antena typu kocie wąsy, która pokrywa w sposób ciągły zakres od 14 do 30 MHz z niskim SWR-em i dwukierunkową charakterystyką promieniowania. Antena zdobyła drugie miejsce w konkursie organizowanym przez miesięcznik QST w 2018 roku. Opisana była w Świecie Radio numer pierwszy przez 2017 roku, czyli Świat Radio numer 1 2017 roku. No i trzecia, duplet wielopętlowy, taka kompaktowa antena, też pasma od 14 do 30 MHz z niskim SWR. Też jest, zdjęcia są, także warto się z tym zapoznać. Jest dłuższy artykuł techniczny, pomiar toru nadawczego transceivera metodą szumową i tam jest opisany ta metoda, na czym polega i co ona daje. Także zachęcam wszystkich spraw technicznych i jest jeszcze jedna rzecz, bardzo moim zdaniem ważna. Podano zostały do konsultacji społecznej projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości świadczenia teleinformatycznego osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa RD472 i z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w tym wersji wedytowalnej do projektu. Termin jest krótki, bo tylko 7 dni. W załączniku do tego komunikatu jest cały projekt tego rozporządzenia, więc które mają, albo tym się interesują, albo mają z tym do czynienia, bardzo proszę o zapoznanie się. Lista organizacji, do której został przesłany ten projekt, jest bardzo, bardzo długa. Nie wiem, co tam jest ponumerowane, ile tych liczb jest ponumerowane. Jest skierowane do 58 związków, towarzystw i organizacji różnych, w tym do Polskiego Związku Krótkofalowców. Więc koleżanki i koledzy słuchający dzisiejszego komunikatu, zachęcam do zapoznania się z treścią projektu tego rozporządzenia. Tym bardziej, że na pierwszym miejscu jest Amerykańska Izba Handlu w Polsce. Także to jest projekt ciekawy. Zachęcam. To jest P8 Halina, Paweł Wanda. Tyle materiału wybrałem z komunikatu tego ostatniego. Oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, zachęcam do przejrzenia całej treści komunikatu. Teraz kilka informacji DX-owych. Jest tych informacji troszkę, może nie tak dużo jak zawsze, ale tak są takie ciekawe. Anglia. Członkowie Denbighdale Amateur Radio Society, czyli takie stowarzyszenie czy Towarzystwo Krótkofalowców Denbighdale, będzie pracowało ze specjalnymi znakami. Te znaki GB0HNY, GB1HNY, GB2HNY, GB4HNY, GB5HNY, 6HNY, 8HNY, 9HNY. Od 28 grudnia, czyli już pracują, do 24 stycznia 2022 roku. Oczywiście te wszystkie stacje pracują z okazji nowego roku 2022 roku. Łowcy DX-ów i wyspy Ogasawara, JD1. Japoński nadawca Harry JG7PSJ czynny jest pod znakiem Janina Danuta 1 Barbara Maria Henryk z Chichima, to jest Jota AS031, tylko do 1 stycznia 2022 roku, czyli doba została, ale może się komuś tam uda z nim nawiązać łączność. Aktywność zapowiada od 80 do 10 metrów na CW, SSB, RTTY, a QSL-ki na znak domowy. Belgia, uwaga, będą 64 specjalne stacje okolicznościowe, które będą miały prefiks ON75 od 1 stycznia przyszłego roku, czyli 2022, do 28 lutego 2022 roku. I one upamiętniały 75. rocznicę ustanowienia Narodowego Stowarzyszenia Belgijskiego JARU, a karty QSL zgodnie z instrukcjami operatorów. Jeśli chodzi o informacje DX-owe nadesłane przez Jurka SP8TK niezawodnie z serwisu DXNL niemieckiego, to wybrałem następujące. Irlandia. Irlandzkie Towarzystwo Nadawców, tak się tłumaczy to, IRTS,
obchodzi swoją 90. rocznicę powstania i w czasie 2022 roku będzie miała tam specjalna stacja ze znakiem EI90 i RTS. Ewa Irena 90, Irena Roman Tadeusz Stefan. Karty QSL przez biuro albo direct przez Ewa Irena 6, Adam Ludwik. Anglia. Arbitry lubią upamiętniać różne rocznice rodziny królewskiej i tu tym razem stacja GB8 HRM Henryk Roman Maria i druga stacja Grażyna Paweł 8, Paweł Janina Ewa będą celebrowały, upamiętniały platynowy jubileusz królowej Elżbiety II w roku 2022. Kolejna ciekawa stacja GB100 BBC, Grażyna Brawa Bożena 100, Barbara Celina, upamiętnia założenie słynnej rozgłośni BBC, czyli BBC po polsku i początek regularnego nadawania audycji radiowych w roku 1922. Stacja ta będzie czynna przez cały rok 2022, a karty QSL przez biuro LOTW i oczywiście EQSL. Dania. Będzie znowu stacja też jakaś królewska specjalna OZ50 Queen. OZ50 Queen. I ona upamiętnia królową Małgorzatę II, jej złoty jubileusz i oczywiście jest możliwe uzyskanie jej łączności i dyplomów. Więcej informacji patrzcie na qrz.com, QSL przez OZ1 ACP, Klub Lok, OQRS, LOTW i EQSL. Czyli stacja OZ50 Queen. OZ50 Queen. Warto zajrzeć na stronę qrz.com. Polska. Też jest informacja o polskich stacjach. W ciągu roku 2022 będą trzy stacje. HF9 FIELD, HF9 Field, SN9 Field i SP9 Field, których operatorami będą SQ9 ORN, Maciek SP9 RBL, Paweł SN9 PJ i Tomasz SP9 TL. Będą propagowali to hobby poza stacją swoją w polu, jak się mówi, taki polny dzień sobie urządzą. Jest również możliwe uzyskanie dyplomów, a karty QSL przez EQSL jest, i przez QRZ.com oczywiście. I jeszcze taka ciekawostka. Wszyscy miłośnicy telegrafii, a zwłaszcza tak zwanych kluczów sztorcowych, jak w Polsce mówimy, czyli albo kluczy bezpośrednio straight key, powstał klub Straight Key Central Craft, taki klub miłośników kluczy sztorcowych. W czasie stycznia klub będzie obchodził jego założenie w roku 2006 i będą znaki K3Y przez 0 do K3Y przez 9 oraz K3Y KH6 łamane przez KL7 łamane przez KP4 i oczywiście informacje szczegółowe na www.skccgroup.com łamane przez K3Y. Powtarzam stronę www.skccgroup.com łamane przez K3Y łamane i tak dalej, i tak dalej. Tyle informacji DX-owych wybrałem. Plik, zamknij ten plik, żeby mi się... I teraz tak. Nasze te sprawy oddziałowe. Składki na rok 2022. Mówiłem o tych składkach i o tych ulgach. Przypominam, składki nie uległy zmianie. Ta sama wysokość jak w zeszłym roku na rok 2022. Znaczy w tym roku jeszcze na 2021 rok. Z zastrzeżeniem skarbnika głównego co do tych osób, które kończą 71 lat. Też informuję, że na stronie pzk.org.pl są już wstępne wyniki SP Contest Maratonu. Także warto się z tym zapoznać, kto jakie miejsce zdobył, ile startów miał, także warto rzucić na to okiem. Teraz jeśli mówimy o przemienniku ECR8 LBD. Na uruchomieniu się nie zatrzymaliśmy. To ta grupa dzielna pod wodzą Grzegorza SP8 GPB pracuje dalej. Zakupione materiały i już rozpoczęła się budowa dupleksera na 2 metry. Będzie to duża część finansowana z budżetu centralnego OPP na ten duplekser, na nowy feeder, także to będzie. Oczywiście, jeżeli koleżanki i koledzy chcieliby dołożyć swoją cegiełkę, złożyć darowiznę,
to zachęcamy konto takie jak do płacenia składek z zaznaczeniem, że darowizna na budowę przemiennika w Bożym Darze. Skarbnik po prostu musi mieć te środki wyodrębnione oddzielnie, bo tego wymaga księgowość PZK. Także to już się dzieje. Dalej będzie się działo oczywiście i będziemy ten przemiennik, czy to stację SR8 LBD sukcesywnie rozwijać, budować i warto zaznaczyć, że będzie tam nowy fider i takie nieprzyjemne nosi jak dzisiaj. Raczej nam się wtedy już nie zdarzy, jak zawiśnie. Trwają, tak jak cały czas jeszcze nie wybrano okręgowego QSL menadżera. Realnie patrząc, w związku z tym, że to były święta, przerwy, teraz mamy Sylwester, Nowy Rok, no ja liczę, że wybór okręgowego QSL menadżera nastąpi w styczniu 2020 roku, tym bardziej, że jak dzwoniłem do centralnego biura QSL, dla okręgu 8 czeka około dwie paczki po około 10 kg każda, także kart trochę jest. Też informacja dla tych, którzy korespondują z Zarządem Głównym Bydgoszczy. Należy pisać na ten adres: ulica Wojska Polskiego 65A, drugie piętro, pokój numer 204. Tam jest Zarząd Główny, Sekretariat, Centralne Biuro QSL, Księgowość, a na ten stary adres, on jest aktualny, na skrytkę pocztową 54, Piotr, sekretarz SP2JMR, mówił, że można pisać, ale tam będzie poczta odbierana rzadziej, to jest inne miejsce, bardzo... bardzo takie no niekorzystne miejsce, no ale wtedy było dobre. Także raczej na razie, dopóki nie będzie jakiejś nowej skrytki, pisać na adres ulica Wojska Polskiego 65A, drugie piętro, pokój numer 204. Teraz ciekawa informacja, mówiliśmy dużo na spotkaniach o tej planowanej akcji takiej ratunkowej, dodatkowo łączność ratunkowa w wakacje dla różnych osób wypoczywających na różnych obozach, miejscach wypoczynku. W dniu dzisiejszym zostało porozumienie podpisane między następującymi stronami. To jest Urząd Wojewódzki w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Obrona Cywilna Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i OT20 PZK z naszej strony tutaj. Ten list intencyjny nie rodzi skutków finansowych dla żadnej ze stron, żeby była sprawa jasna. Natomiast on jest takim początkiem organizowania tej akcji letniej. Mówiłem już o wiele razy dzisiaj, że jest dość długo, nie będę przedłużał, na pewno do tematu wrócimy, ale to po długich staraniach mamy podpisane. To dzięki Darkowi Kuzace, SP8 TDK, który się w to bardzo mocno zaangażował, włożył, i Wojtkowi Oparze, SP8 POC, któremu życzymy dużo, dużo zdrowia. I na koniec dwie te moje, że tak powiem, jak mantra powtarzane kwestie, mianowicie członkostwo w PZK, a OSEC. Koleżanki i koledzy, podajcie pełne dane, zapisując się czy wpłacając składki, żeby Ryszard 108 ONZ nie miał wątpliwości, kto to wpłacił składki. Bo potem są czasami sytuacje trochę nieprzyjemne, że ktoś wpłacił składkę 3 tygodnie temu, a jeszcze go nie ma w tym centralnym wykazie OSEC, czy miesiąc i nie ma, go jeszcze nie ma, więc tutaj warto podać pełne dane, czyli znak, imię, nazwisko, adres, żeby było wszystko wiadomo i wtedy będziemy mogli to prawidłowo w OSEC zgłosić. Tyle z mojej strony dzisiaj. Ja teraz zanim przekażę mikrofon Andrzejowi, życzę w imieniu zarządu własnym i wszystkim wszystkiego najlepszego na 2022 rok. Niech się wszystko dobrze uda, zdarzy, wydarzy, żeby te marzenia wszystkie prywatne, zawodowe, krótkofalarskie i inne, żeby się spełniły. No i przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, żeby te wszystkie zarazy, choroby, choróbska, żeby nas omijały. Tyle z mojej strony. Mikrofon przekazuję Andrzejowi, SP8 Adam Barbara. Andrzeju, mikrofon do ciebie. SP8 Adam Barbara i grupa. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. No witam wszystkich, witam ciebie Jurek, jak mnie słychać? U mnie bombowo. Bombowo to znaczy, no, tak, jak u talibów. Dobra, fajnie, dzięki. Ja również na piąteczkę z plusem przemiennik słyszę. No tradycyjnie zawody. Jeśli chodzi o nasz lubelski maraton, miałem nadzieję, że uda mi się to zrobić, żeby te oficjalne roczne wyniki były wcześniej, ale nie zdążyłem i w związku z tym ukażą się one 1 stycznia dopiero. Także już nie będę tutaj kombinował, bo to się zostało 2 dni, w związku z tym nie ma sensu roboty tej, że tak powiem, dublować. 1 stycznia ukaże się też
nowy regulamin zawodów na rok 2022. Jeśli chodzi o zawody w tym miesiącu to już nie ma zawodów, ale początek stycznia zawodów krajowych w zasadzie nie ma, one zaczynają się dopiero 5 stycznia, czyli w środę, MPR-ki VHF od 18 do 19.59 UTC. 6 stycznia są MPR-ki Digi od 16 do 17.59 UTC. No i troszeczkę wcześniej, 4 stycznia od 18 do 22 SPAC na 2 metrach, 144 MHz. Jeśli chodzi o zawody międzynarodowe, akurat takich świątecznych zawodów noworocznych w zasadzie jest co nieco. Pierwsze zawody akurat, które się zaczynają 1 stycznia o godzinie 0 UTC do godziny 1 UTC, takie godzinne, krótkie zawody ruskie. Zawody WW w paśmie 80 metrów emisją CWSSB i Digi. Łączności z tą samą stacją można powtarzać co 15 minut, jeśli chodzi o CW i SSB. Wymiana raportów to jest raport plus numer łączności. Członkowie tego białoruskiego klubu AGB podają dodatkowo, łamią się przed swój numer członkowski. Punktacja ze stacją europejską 1 punkt, z DX-em 3 punkty i z członkiem AGB 5 punktów. Mnożnikami są ilość członków AGB i krajów DXCC. Kolejne zawody, szwedzkie zawody, te również noworoczne RTTY od godziny 8.15 UTC. 3 stycznia 3,5 i 7 MHz. Punktacja za QSO 1 punkt, mnożnikami są kraje DXCC bez krajów skandynawskich plus Kolarea. Obszar znaków krajów skandynawskich, tam jest kilka, po prostu to są prefiksy tych stacji. Kolejne zawody, niemieckie zawody telegraficzne, Happy New Year, od godziny 9 UTC do 12 UTC 1 stycznia, tylko stacje z pojedynczym operatorem w paśmie 3,5, 7 i 14 MHz. Punktacja, jeśli chodzi o wymianę, to jest raport plus numer QSO. Członkowie AGCW, tej niemieckiego klubu telegrafistu, nadają dodatkowo swój numer klubowy. Punktacja 1 QSO 1 punkt. I również jest mnożnik QSO z każdym nowym członkiem AGCW, jest 1 punkt mnożnikowy. Na każdym paśmie mnożniki liczy się oddzielnie. No i takie zawody, no myślę, że duże i ważne, przynajmniej dla nas jako tu Lubelaków, a szczególnie dla mieszkańców Lublina, WWPMC Contest. Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Pokoju jest jednym z licznych agent Narodów Zjednoczonych. Zrzesza 93 miasta posiadające tytuł Miasto Orędownik Pokoju. Wśród nich jest właśnie miasto Lublin, jest 6 miast polskich. One się odbywają 1-2 stycznia od 12 UTC w sobotę do 12 UTC w niedzielę. W całym paśmie KF od 1 do 28 MHz. Wymiana jest raport plus numer strefy CW. Stacje z miast pokoju nadają dodatkowo odpowiedni dla danego miasta skrót. Także tutaj ten skrót
nasze stacje lubelskie, oczywiście lubelskie, typowo lubelskie, nie z województwa lubelskiego, tylko z Lublina. Punktacja jest zależna od łączności. Stacja nie miasto pokoju, z nie miastem pokoju po 5 punktów i tak dalej. No te wszystkie informacje można sobie na stronie SP9CXN w tej wersji spolszczonej znaleźć. No i oczywiście w wersji angielskojęzycznej na innych portalach. Mnożnikami są miasta pokoju liczone osobno na CW i SLB, odrębnie na każdym paśmie. Skróty miast pokoju są tutaj w tej informacji podane, także każdy zainteresowany sobie tą informację, że tak powiem, znajdzie i rozszyfruje. Jeszcze jedne zawody, też również noworoczne, Ginal QRP Contest, niemieckie zawody w paśmie 80, 40 i 20 metrów CW i SSB. Także od 15 UTC w sobotę do 15 UTC w niedzielę. Także wszyscy zainteresowani, myślę, że znajdą coś dla siebie na ten weekendowy, bo to jest sobie sobota, niedziela na ten weekendowy czas i wezmą udział w któryś z tych zawodów. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam wszystkich. Życzę wszystkiego na nowy 2022 rok. 73 i do następnych spotkań. SP8 HPW i Grupa SP8 Adam Barbara. Dziękuję bardzo Andrzeju, SP8 Adam Barbara i Grupa, tu SP8 Halina Paweł Mandon. Dziękuję serdecznie, też chcę przekazać, dostałem do sobie w tym momencie SMS od Wojtka, SP8 POC. Życzymy mu dużo zdrowia, ma jakieś tam problemy zdrowotne, także mam nadzieję, że jutro już będzie w domu, będzie wszystko w porządku. Z tego co wiem, także Wojtku wszystkiego dobrego, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, a po nowym roku zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Tego. Dziękuję Andrzeju za wszystkie informacje, które przekazałeś. No to cóż, zaczynamy nasze łączności pokomunikatowe. Jak powiedziałem, słuchają nas, bo pracują i nagrywają Rarek SQ8 BGR i Paweł SP5 SMY, także dla nich serdeczne pozdrowienia. No i teraz już zapraszam stacje te do łączności pokomunikatowych. Bardzo proszę o łączności pokomunikatowe. Tu Stefan Paweł 8 Halina, Paweł Wanda. Dwie stacje, stacja A na końcu. 8 M i A. Okej, Stefan Paweł 8, Maria Irena Adam, piąteczka. Dobry wieczór, SP8 HPW, grupa SP8 M i A. Potwierdzam wysłuchanie komunikatu i pozdrawiam wszystkich, a z okazji nowego roku życzę samych sukcesów na polu zawodowym, rodzinnym, no i oczywiście krótkofalarskim. Wszystkiego najlepszego. SP8 HPW, grupa SP8 MIA. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam również, wszystkiego dobrego w nowym roku. To Stefan Paweł 8 Halina, Paweł Wanda. SP8, SQ8 KJF. Witaj Krzysztof, SQ8, Karol, Janina, Franek, SQ8 KJF, piątka. SP8 HPW i grupa SK8 KJF. Dzień dobry, dobry wieczór koledzy i koleżanki, wszyscy słuchających. Ja chciałem uzupełnić dwie rzeczy. Anteny SP3L. Koledzy, jeżeli sobie w Google wklepiecie SP3 spacja, anteny spacja KF, to kolega ma bardzo fajną stronę w internecie zrobioną, gdzie wszystkie jego projekty są bardzo ładnie opracowane i przedstawione, także polecam. I druga sprawa, jeśli chodzi o to, co pan prezes tutaj na początku powiedział o projekt rozporządzenia Rady Ministrów, to tylko dodam tyle, że tu chodzi o to, że administracja państwowa do tej pory nie była konkurencyjna dla prywatnych firm. No i to rozporządzenie tak naprawdę ma sprawić to, że jako administracja publiczna będziemy konkurencyjni dla prywatnych przedsiębiorców, prywatnych firm i tym samym może ci specjaliści
tutaj z prywatnego sektora przejdą do państwowego. To tyle uzupełnienia. SP8 HPW i grupa SK8 KJF. Dziękuję, Krzysztof, SK8 KJF i grupa SP8 HPW. Dziękuję za te wszystkie uzupełnienia. Także dla wielu kolegów, zwłaszcza informacje o antenach, mogą być bardzo, bardzo ciekawe. Zapraszam kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. Tu Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda. 8 TDK. SP8 Tadeusz Dorota Karol. SP8 TDK 5. Witam prezesa, witam wszystkich słuchających i też mam uzupełnienie. Odniosę się do słów na początku komunikatu. Przypominam kolegom, że jeżeli ktoś w chwili aktualnie nie ma radia, zawsze może online praktycznie z opóźnieniem tam 10 sekund słuchać naszego komunikatu przez internet na adresie, który jest podany na stronie naszej oddziałowej, czyli 4621-22223.8000/radio196. Cały czas transmisja idzie i tak jak mówię, z opóźnieniem celowym 10 sekund jest to do odsłuchania i wiem, że wiele osób z tego korzysta, dlatego że jako administrator mam podgląd do listeners, ilości, pik i tak dalej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa a propos tego porozumienia, jak pan Jerzy powiedział, nie jest to porozumienie sensu stricto, a list intencyjny pomiędzy stronami, który przy dalszej kontynuacji zaowocuje jakąś współpracą, miejmy nadzieję, że owocną i z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych stron, a głównie dla wypoczywających dzieci i młodzieży, bo zostało powiedziane, że różne osoby wypoczywające, nie, jeżeli mówimy o kuratorium i tak dalej, no to jest to oczywiste, że są to miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Ja ze swojej strony tylko powiem, że myślę, oceniam, a mam do tego przesłanki, że jest to dla nas, jako dla krótkofalowców, niepowtarzalna okazja do zaprezentowania naszego hobby, naszej pasji, naszych zainteresowań i naszej działalności znacznie szerszej publiczności, publice, społeczności, niż mamy ją do tej pory. Dlatego, że będziemy mieli kontakt z żywymi ludźmi, którzy chcą nas posłuchać, a szczególnie, że będzie to młodzież, która w tej chwili ma lat kilkanaście, ale za parę lat będą to dorośli ludzie i coś im w głowie zostanie. Myślę, że jest to ważna sprawa dla nas wszystkich, jako tych, którzy myślą o perspektywie przyszłej, żeby jednak to krótkofalarstwo znalazło należne miejsce i uznanie w społeczeństwie. No cóż, też składam wszystkim serdeczne życzenia zdrowia na rok przyszły i wszystkie lata następne, a szczególnie kieruję te życzenia dla Wojtka, który jeszcze w szpitalu jest, ale już podobno, jak twierdzi, no wychodzi z kryzysu i być może jutro już uda się go stamtąd wyciągnąć. Mam nadzieję, że w jednym kawałku. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, dziękuję za komunikat i do usłyszenia w roku przyszłym. To jest SP8 Tadeusz Dorota Karol. Dziękuję bardzo SP8 Tadeusz Dorota Karol i grupa SP8 HPW. Dziękuję bardzo Darku za te wszystkie uzupełnienia. Ja może celowo to może na zbytnie skróty poszedłem, ale to będziemy uszczegółowiać. Oczywiście wszystko potwierdzam w całej rozciągłości to, co powiedziałeś. I dziękuję za to uzupełnienie i wszystkiego dobrego na nowy rok. Tu Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda. Zapraszam kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. Coś było kiepsiutko, proszę jeszcze raz. Stefan Kłębek 8, Maria Ksewery Paweł przez P. Okej, Stefan Kłębek 8, Maria Ksewery Paweł łamane przez P, piątka. Witam, dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie. Tu jest Q8 MXP.
komunikatu wysłuchałem nie w całości, ale długą część. No i przesyłam życzenia dla pana prezesa i dla wszystkich słuchających. Tu jest Głośny MXP. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego dobrego w nowym roku i do usłyszenia za tydzień. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. Paweł 8, Wanda Halina. SP8 Wanda Halina, bardzo mocny sygnał, piątka. SP8 HPW i grupa SP8 Wanda Halina, komunikat wysłuchany. Pozdrawiam wszystkich, wszystkiego najlepszego w nowym roku i do usłyszenia. Stefan Paweł 8 HPW i Stefan Paweł 8 Wanda Halina, dziękuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. SP8 CHI. Witaj Ryszard, SP8 Cezary, Henryk, Irena, piątka. SP8 HPW i grupa SP8 CHI. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich i Ciebie Jurku. Składam życzenia na nowy rok, szczęścia, zdrowia, pomyślności, żeby to tak się właśnie działo każdemu z nas. Świetlanej przyszłości, o tak powiem. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy i oby nas mijały różnego typu kłopoty i po prostu, żebyśmy byli odporni na różne zdarzenia tego świata. Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda i grupa Stefan Paweł 8, Cezary Henryk Irena. Dziękuję Ryszard, dla Ciebie też wszystkiego dobrego, najlepsze życzenia, do usłyszenia i do zobaczenia. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. Stanisław, Kłebek 8, Adam, Grażyna, Irena. Tomysku 8, Adam, Grażyna, Irena, piątka. A witam serdecznie, chciałem złożyć wszystkiego najlepszego. No tutaj od kolegów z Puław i Własku, dla wszystkich koleżanek i kolegów. Wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku. Bez chorób i kłopotów. I serdecznie pozdrawiam wszystkich. Tu Stanisław Kłebek 8, Adam, Grażyna, Irena. Dziękuję serdecznie. Szło bardzo dobrze. Cieszę się, bo po raz pierwszy od dłuższego czasu stacja z rejonu Puław jest słyszalna, więc wszystkim tym, którzy nas tam słuchają, słyszą, składam najlepsze życzenia noworoczne, wszystkiego dobrego i cieszę się, że wreszcie pod Puław czy z okolic Puław stacja jest słyszana w komunikacie. Pozdrawiam. SK8AGI Grupa, SP8 Halina, Paweł Wanda. Właśnie od dłuższego czasu, po raz chyba drugi z kolei. Pozdrawiam jeszcze raz. Dziękuję, pozdrawiam. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. SQ8 LUC. Witam SQ8 LUC. Witam SP8 HPW i grupa SQ8 LUC. Witam. Komunikat odebrany na piątkę. Też życzę wszystkim słuchającym najlepsze życzenia na nowy rok. I dziękuję. Do następnych. Dziękuję bardzo, do następnych, wszystkiego dobrego w nowym roku. Tu Stefan Paweł 8, Halina, Paweł Wanda. SP5 Irena, Dorota, Roman. Witam SP5 Irena, Dorota, Roman, piątka. Dziękuję za piątkę, odbierałem komunikat ze zmiennym szczęściem. Pozdrawiam Ciebie Jurek i wszystkich słuchających. Dziękuję. Z piątki zrobiło się zero, ale dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Oczywiście zapraszam za tydzień o tej samej porze. SP5 IDR, SP8 HPW. Dziękuję. Pozdrawiam. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. SQ8 CRD. Pierwszy tak, SQ8 CRD. SP8 HPW i grupa, tu SQ8 CRD. Dobry wieczór, dziękuję za komunikat, wysłuchany oczywiście w całości, odebrany na 5. Wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku, zdrowia przede wszystkim i do usłyszenia i do spotkania w zdrowiu w nowym roku. SP8 HPW i grupa SQ8 CRD. Dziękuję bardzo Darku, wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do usłyszenia w nowym roku. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam, kolejne stacje. HF8 FRE. Tam Halina, Franek 8, Franek, Roman, Natalia Piąteczka. Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda, Halina Franciszek 8, Franciszek Roman, Natalia. Komunikat odebrany w całości i to szczęśliwego nowego roku. Zdrowia. Okej, dziękuję bardzo. Zdrowia. Można prosić o QTH imię? Operator Wiktor, QTH
Dzielnica 10 koło Majdanka, mogę lokator podać. No nie potrzeba, jak Lublin to blisko. Dziękuję bardzo, Wiktor, dziękuję bardzo. Zapraszam oczywiście za tydzień o tej samej porze, a zapytałem, no bo to pierwszy raz ten znak tutaj był na komunikacie słyszany. Także Wiktor, dziękuję za zgłoszenie, zapraszam w czwartek o tej samej porze i do zobaczenia, do usłyszenia na naszych spotkaniach oddziałowych. HF8 FRN, SP8 HPW. Do usłyszenia, 73. Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda, Halina Franciszek 8, Franciszek Roma Natalia. Okay, dziękuję bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia. Tu SP8, Halina Paweł Wanda. SP8, Ewa Barbara. SP8, Ewa Barbara Piątka. Jurek, no kolejny raz. Witam wszystkich kolegów słuchających. No i oczywiście wszystkiego dobrego na Nowy Rok wszystkim życzę. Pomyślności, sukcesów nieustających, zdrówka i tak dalej. Także do usłyszenia, no, już pewnie w przyszłym roku. SP8 HPW, SP8 EB. Okej, Edward, dziękuję bardzo, również wszystkiego dobrego dla Ciebie, do zobaczenia i do usłyszenia, no już w nowym roku. Tu Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda. SQ8, ja. Witaj Andrzeju, SQ8, Irena Natalia. Piątkę ja Ci oczywiście do tydzień temu dopisałem zgodnie z Twoim SMS-em. Cieszę się, że jesteś. Proszę bardzo, mikrofon do Ciebie. SQ8, Halina Paweł Wanda i grupa, to Stefan Kłopek 8, Irena Natalia, Andrzej Lublin się kłania. Witam. Komunikat w całości wysłuchałem, oczywiście na 5. No i cóż, chciałem się też dołożyć do życzeń noworocznych, także wszystkim, przede wszystkim dużo zdrowia, no i samych sukcesów na nadchodzący rok 2022. SP8 HPW, SQ8 Jan. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Samych sukcesów dla Ciebie również w roku 2022. Pozdrawiam. Tu Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda. Paweł 8, Kłebek Ewa Roman. Paweł 8, Kłebek Ewa Roman Piątka. Dobry wieczór, komunikat wysłuchany. Wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku. Przynajmniej, żeby gorszy nie był, a przeważnie wszystkim, żeby lepszy był. Wiadomo, co nas męczy już od 2 lat, także oby to już był koniec. No ale pewnie końca nie będzie, no ale życzyć sobie trzeba. Dziękuję ślicznie i do następnego komunikatu. SP8 HPW, tu SP8 Kłebek Ewarom. Dziękuję bardzo, SP8 QR i grupa SP8 HPW. Dziękuję również dla Ciebie, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, wszystkiego dobrego. Tu SP8 Halina Paweł Wanda. Zapraszam, kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. SP8 Dorota Henryk Jadwiga. Witaj Heniu, SP8 Dorota Henryk Jadwiga Piątka. Witaj też. Tu SP8 Dorota Henryk Jadwiga, Lublin koło Wojciechowa, tak dla ścisłości. No ja chcę też jeszcze dodać, o czym nie było mowy. Kochani, już od tego tygodnia z każdą minutą, z każdym dniem będzie dzień dłuższy, także lato idzie jeszcze trochę, najpierw wiosna, potem naszej to kawałek zimy, wiosna, lato, także przynajmniej co do tego można się pocieszyć. Wszystkiego najlepszego wszystkim w nowym roku. No i do usłyszenia. Tu SP8, Dorota Henryk Jadwiga. Dziękuję bardzo, Henryk. Ja tylko gwoli uszczegółowienia, wszystko masz rację. Ja tylko uszczegółowię, że zgodnie z informacją, jaką pozyskałem z radia, dzisiaj już dzień jest 3 minuty dłuższy od dnia najkrótszego. Już dzisiaj 3 minuty dłużej słoneczko świeciło. Heniu, dzięki, wszystkiego dobrego w nowym roku, zdróweczka, pomyślności i do zobaczenia, do usłyszenia. Tu Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda. Zapraszam, kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. Grażyna Irena. Stacja Grażyna Irena, jeszcze raz. Cezary Adam Roman. Stacja Cezary Adam Roman, nie wiem, SP czy SQ, Cezary Adam Roman. Dobry wieczór, witam. Kolega na częstotliwości, Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda, z tej strony Stefan Paweł Piątka, Cezary Adam Roman, operator Artur, a moje QTH to Łaskarzew, około 70 km
na południowy wschód od Warszawy. Komunikat wysłuchany. Chciałbym złożyć wszystkim kolegom życzenia noworoczne, zdrowego, spokojnego nowego roku. Dużo, dużo szczęścia, pomyślności, radości. Z tej strony ode mnie. Bardzo proszę. No dziękuję bardzo. SP5CAR i grupa SP8 Halina, Paweł Wanda, dziękuję bardzo za wysłuchanie komunikatu spod Łaskarzewa. Fajnie, cieszę się. No jak warunki dopiszą, albo jak będziemy mieli już w pełni sprawny ten przemiennik SR8 LBD, zapraszam co czwartek o tej samej porze. Będzie nam bardzo miło. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia, do usłyszenia. Tu Stefan Paweł 8 Halina, Paweł Wanda. SQ8, Maria Franek Stefan. Witam, Stefan Kłebek 8, Maria Franek Stefan 5. No, witam, witam. Chciałem tylko potwierdzić obecność na komunikacie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Tu SQ8, Maria Franek Stefan. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jesteś odhaczony, zanotowany, także jest wszystko w porządku i dziękuję za zgłoszenie. Tu Stefan Paweł 8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. Tu Stefan Paweł 8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam kolejne stacje do łączności komunikatowych. SP8 Roman Stefan Zygmunt. Witam SP8 Roman Stefan Zygmunt Piątka. Witam serdecznie, dobry wieczór. Komunikat wysłuchany oczywiście. No i wszystkiego najlepszego w nowym roku. No przede wszystkim zdrowia, bo to jeżeli będzie, to wszystko pójdzie lekko. Już SP8 HPW, SP8 RSZ. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia w nowym roku i na cały przyszły rok. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. Stacja SJ, stacja jeszcze raz SJ, bo coś mi przerywało. Stacja suficie SJ. SP8 i SJ. Stanisław, SP8 i SJ. Witaj Stanisław, teraz odebrałem bardzo dobrze, bez problemu, jakieś trzaski mi wyłaziły, ale dziękuję za zgłoszenie i bardzo proszę mikrofon do Ciebie. SP8 HPW i grupa SP8 i SJ. Komunikat odebrany, wszystkiego dobrego w nowym roku chciałem pożyczyć, no i do usłyszenia. SP8 HPW, SP8 i SJ, połączność. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia na nowy rok i do zobaczenia, do usłyszenia. Tu Stefan Paweł 8 Halina, Paweł Wanda. SP8, Stefan Irena Ludwik. Stefan. Pierwsza stacja, tak, SP8, Stefan Irena Ludwik, bardzo mocno piątka. SP8, HPW i grupa, tu SP8, Stefan Irena Ludwik. Dobry wieczór, głośno, bo sąsiad Felina widzi antenę z balkonu. Operator Piotr dla przypomnienia. Dzięki za komunikat na piąteczkę z plusem u mnie odebrany i życzenia tradycyjnie, tym razem noworoczne, a tradycyjnie życzenia zdrowia i do usłyszenia w nadchodzącym 2022 roku. Pozdrawiam SP8 HPW i grupę, tu SP8 SIL. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam również zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, do usłyszenia i do zobaczenia w nowym roku. Tu Stefan Paweł 8, Halina, Paweł Wanda. Zapraszam, kolejne stacje. SP8, Ludwik, Barbara Violetta. Witaj Mieczysław, SP8, Ludwik, Barbara Violetta, piątka. SP8, HPW i grupa SP8, LPV. Witam Jurku, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za komunikat. No i cóż, wszystkiego dobrego w nowym roku. Zdrowia przede wszystkim, wszelkiej pomyślności, oby nam się ten 22 rok okazał lepszy od tego, a przynajmniej nie gorszy. 73, pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Teraz zapraszam drugą stację, która słabiej od Ciebie wyszła, tam nic nie odebrałem, ale była. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. Stefan Kubek 8, Natalia Grażyna, Irena. A teraz tak, SQ8, Natalia, Grażyna, Irena, piątka. Witam, to operator Grzegorz, Kutych Alcenki. Wszystkiego dobrego w nowym roku, no i do ponownego. Stefan Paweł 8, Halina, Paweł Wanda, Stefan Kubek 8, Natalia, Grażyna, Irena. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego dla Ciebie też na cały nowy rok. Do zobaczenia, do usłyszenia. Tu SP8, Halina, Paweł Wanda.
kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. Tu Stefan Paweł 8 Halina Paweł Wanda. SP 8 Halina Paweł Wanda. SQ 8 PKI. Witam SQ 8 PKI. Witam sąsiada, bo to w prostej linii, nie wiem czy z 5 km będzie piątka, Marku. O, 9. Oczywiście na piątkę komunikat wysłuchany. Wszystkiego dobrego w nowym roku, jak to mówił jeden stary góral. Co by wam się dazyło? SP 8 HPW, SQ 8 PKI. No Marko, no to niech wam się darzy. Bardzo, czemu nie? Bardzo proszę. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego na nowy rok i obyśmy się często słyszeli i widzieli. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda, zapraszam do łączności pokomunikatowych. Stefan Kluzek 8, Adam Ludwik. Witaj Radku, SQ8, Adam Ludwik, piątka. Dobry wieczór, witam. Dziękuję za komunikat wysłuchany od początku do końca. Wszystkiego najlepszego na nowy rok i do usłyszenia do następnych SP8 HPW, SP8 R. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego na nowy rok i do zobaczenia, do usłyszenia. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. SP5, Ludwik Barbara. Witam SP5, Ludwik Barbara, piątka. Dziękuję bardzo za komunikat, pozdrawiam serdecznie, Dziwka. Dziękuję wszystkiego najlepszego w nowym roku i do usłyszenia następnym razem. SP8 HPW, SP5. Dziękuję bardzo, do usłyszenia w nowym roku i wszystkiego dobrego na nowy rok. Tu Stefan Paweł 8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. Tu Stefan Paweł 8 Halina, Paweł Wanda. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. Stefan Kłebek 8, Maria Ksawery Roman. SQ 8, Maria Ksawery Roman, piątka. No witam wszystkich, Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda, jest SQ 8, Maria Ksawery Roman. Dziękuję za komunikat wysłuchany na piąteczkę, Piotrek Lublin dla przypomnienia. No i na koniec wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam, 73. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, 73 też, wszystkiego dobrego w nowym roku. Tu SP 8, Halina Paweł Wanda. Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda. Zapraszam kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda. Tu SP 8, Halina Paweł Wanda. Zapraszam do łączności pokomunikatowych. Stefan Kłebek 8, Jadwiga Barbara. Witam Stefan Kłebek 8, Jadwiga Barbara, piątka. Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda i grupa, tu Stefan Kłodyk 8, Jadwiga Barbara, dobry wieczór. Ryki meldują przyjęcie komunikatu od początku do końca tak na czwóreczkę, także dziękuję za przygotowanie informacji i do usłyszenia w nowym roku. Tu Stefan Kłodyk 8, Jadwiga Barbara. Jacku, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do usłyszenia w nowym roku. Tu SP8, Halina Paweł Wanda. Tu Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda. Zapraszam kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. Tu SP8, Halina Paweł Wanda. Tu Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda. Tu SP8, Halina Paweł Wanda. Zapraszam kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. SP8, Roman Stefan Zygmunt jeszcze. Proszę bardzo, RZ, proszę bardzo. Jurek, mam takie krótkie pytanie. Czy 70 to pracuje w tej chwili? Tak, pracuje. Pracują obie 70. SR8LU i SR8LPD, chyba że Grzegorz GPB je odłączył. Ona pracowała, tylko bardzo, bardzo kiepsko dzisiaj, no bo niestety na skutek opadów i zawilgocenia to ten feeder coś tam nie działał. Co prawda, Bożydar Kuzaka mówił, że to można było przedmuchać i pompkę tam jakoś utrzymać ciśnienie, no ale nie wiem, czy to się nie dało, czy nie mieli pompki. Także jakość tego sygnału, czy inaczej tłumienie byłoby zbyt duże, dlatego wyjątkowo dzisiaj przeszliśmy na 2 metry. Ale on powinien działać. Jeszcze tu przed komunikatem sprawdzałem obie 70 te nasze i SR8LU i SR8LPD i obie działały. SP8RZ i grupa SP8HPW. SP8 HPW, SP8 RSZ. No właśnie, bo szukam i nie ma. Nie mam, nie odbieram w ogóle nic, kompletnie. Także nie wiem, coś się dzieje. Andrzej, tam jest kwestia subtonu, bo ja miałem to samo. Jest tu, tam na Bożym Darze jest 77 Hz, na tej drugiej jest 67, over.
Dobra, dobra, ale mam ustawione 77, także poprzedni komunikat wszystko było ok. Dzisiaj włączam radio, 70 nie mam, a właśnie teraz jestem na dwójce. No nic, zobaczymy. Może moje wnuczki, że tak powiem, po świętach mi coś poprzekręcały. Fajnie, dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia. SP8 HPW, SP8 RSZ. Operatorze, dziękuję, ale mnie sprawdź, bo ja miałem ze swoim kiedyś przygodę, że nie wiem dlaczego przy przejściu z pasma na pasmo przełączał mi na subton 100 Hz. I wiem, że Jandrzej by miał podobne problemy, także może tam trzeba zapisać w pamięci, czy sprawdzić to wszystko, bo tuż przed komunikatem na pewno SR8 LBD działał, bo tam się włączałem. SP8 RSZ i grupa SP8 HPW. Dobrze, pobawię się jeszcze. Fajnie, dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. Stefan Kłodykowski, Jadwiga, Barbara. Można jeszcze raz na chwileczkę? Proszę bardzo. Tutaj potwierdzam mojego przedmówcy. Tak samo nie odbieram dzisiaj NBD ani LU. Dopiero na dwójce mamy łączność. Tak, tak, bo tu dostałem przez chwileczkę SMS od Grzegorza. Nie ma dzisiaj retransmisji, nie ma dzisiaj retransmisji na przemiennik 7000, tylko dwójka chodzi. Tu jest P8 Halina, Paweł Wanda. Stefan Kłodykowski, Jadwiga Barbera. Dziękuję za informację i tak mówię, informacyjnie potwierdzę, że tutaj na końcówce województwa lubelskiego jest po prostu niepuszczalny. No nic, pozdrawiam i do usłyszenia w nowym roku. Okej, dziękuję bardzo. No mówię, może to jest kwestia tego fidera, ale tak jak powiedziałem, środki już są uruchomione, fider będzie i na pewno przyjdzie taki moment w roku 2022, że będziemy mieli nowy fider, szczelny, bardzo dobry i jakość transmisji będzie bardzo, bardzo dobra, zarówno na dwójce, jak na 70. Dziękuję Jacku, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. I jeszcze raz bardzo proszę. Tu Stefan Paweł 8 Halina, Paweł Wanda. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam kolejne stacje do łączności pokomunikatowych. No nie słychać. Rozumiem, że już chętni się wyczerpali i już nie zgłaszają się nowi chętni. Ja tylko dla tak zwanego statystycznego porządku uczestniczyło dzisiaj łącznie 33 znaki. 33 znaki, w tym dwa znaki niesłyszane SQ8 BGR i SP5 SMY, którzy nagrywają ten nasz komunikat. Także łącznie z nimi 33 różne znaki, no co jest... Muszę sprawdzić, ale to będzie jeden z bardzo wysokich, prawie że rekordowych wyników. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wysłuchanie komunikatu, za zgłoszenie się. Życzę w nowym roku samych dobrych, wesołych i takich pożytecznych dni oraz oczywiście, żeby nas żadne choroby nie zahaczały, a omijały z daleka. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia na cały 2022 rok. Pozdrawiam i do usłyszenia w nowym roku. Tu Stefan Paweł 8 Halina, Paweł Wanda. Witam Cię, SP8 Irena, SP8 Irena, Karol Ludwik, witam, taka trójka, czwórka, ale usłyszałem. Jurku, ja też Cię rewelacyjnie słyszę, więc krótko mówiąc, pozdrowienia noworoczne, zdrowia dla wszystkich, usłyszalność dziecka, ale no, moc gorących życzeń, to chyba wystarczy, mam do Ciebie. Dziękuję bardzo Zbyszku, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, doleciało, cieszę się, że się zgłosiłeś na dwójce, no i już teraz mamy 34 różne znaki, nie 33, a 34 różne znaki w czasie komunikatu, także dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, do usłyszenia w nowym roku. Tu Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda.